Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Napisał do mnie pan Sebastian, że powstaje firma, albo już jest, istnieje na rynku firma Cavalier i wypuszczają linię mikrofibr i kosmetyków do pielęgnacji, cytuję, komponentów. Cokolwiek to oznacza. Wysłał dwie paki. Standardowo pytania pod tytułem co, jak, ile. Wiadomo, że u dziadzi jest to gratis. Jedyne co, trzeba być cierpliwym i czekać na dany produkt, jeżeli chodzi o moją subiektywną opinię co do co do produktu. No proszę bardzo. Ale ręcznik. No to tutaj muszę już obuwie zdjąć. No nie ma tematu. Kurde. A niedawno otwierałem właśnie mikrofibry od... Ole bydle. Słuchaj, kopia Chińczyka. Nie wiem jakie ceny. Kopia tego Chińczyka, którego mam. No ciężki. Wypisz, wymaluj Chińczyk. Ciężki, ale on będzie chłonął. Ile ja mam teraz, kurczę, ręczników do testów. Słuchaj, przez całą zimę się z tym będę bawił. No dobra. Czyli tak, mamy ręcznik do osuszania. Kładę tu. To rzucam tu. Następnie chyba trochę mniejszy. Ale kolory jakie zajebiste. Słuchajcie, słuchajcie. Czym to się różni? Hydro Hero. A tam super szoker, kurczę, jakiś, no tutaj jest 63 na 90, aha. Tu mamy tak, gramatura 1500, gramatura 1100. I już wagowo czuję, że jest inaczej. Ten jest fajny. Ten jest zajebisty. O, ale będzie jazda. Ho, ho, ho. Kurde, rewelacja. Kolory mi się podobają, ale będę miał ręczniku. Ja pierdolę, jak ja mam cudownie. Kurde. Nie dość, że hobby, to jeszcze za darmo produkty. O, żyć nie umierać. Naprawdę. Co my tu mamy? Nożyk. Tutaj, dalej. O! Firma Cavalier. Że niby od 1882 roku. 5 mikrofibr. Dobrze. To linia wyspecjalizowanych ręczników z mikrofibry dedykowanych do pielęgnacji do szkła. Jakie mięciutkie. Jakie zajebiste. Ja tu widzę docieranie powłoki, a nie szkło. Naprawdę. No będziemy badać. Słuchaj, ładnie zapakowane. Fajne torby. Nie da się ukryć, że super. Plastik fantastik, ale fajnie. Tu położę. Te ręczniki duże będę używał. Tu co mamy? I już mówię. Dalej, w dalszym ciągu szyby. Tak? Tak. Skład do pielęgnacji szklanych powierzchni. Oczywiście składy tutaj są. 70% poliester, 30% poliamid. I już mówię, tu, a, wiesz co, obszycie szału nie ma, jest miękkie, ale za to ręcznik, ten taki niby wafelek, fajny, przyjemny, miękki, tego jestem ciekawy. Tu, strasznie sztuczny, ale będziemy badać, okej. Bardziej do szyb pasują mi te niż te. Naprawdę. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Kiedy pojawią się filmy, panie Sebastianie? Nie mam pojęcia. Trzeba będzie cierpliwie czekać. Co jakiś czas pewnie możliwe, że jak będę nawet używał jakichś produktów, pojawią się właśnie te ręczniki. Tu co my tu mamy? Everyday coś tam. Kurczę, gdzie my go mamy? Ale tu go nie ma. No nie ma. Nie wiem.
Nie jest napisane. A jest, tu. To zestaw wszechstronnych ręczników z mikrofibry idealny do codziennego sprzątania. I tutaj mamy poliester 80%, poliamid 20%. No dobra, do codziennego sprzątania. A, okej. Okay. To mamy zestaw ręczników. Widzę, że tak. Miękka... O! Co ja tutaj mam? Mam cały zestaw. Kurczę. Ile tego jest? Ojojoj. Panie. To jest jakaś adres dostawy. Dobra, to jest zamawiający. Firma CAPS. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nic mi to nie mówi. Kompletnie. Ale my patrzymy na firmę Cavalier. I teraz tak, tu mamy ręczniki. Słuchaj, różniaste. Aż je wyjmę. Do codziennego sprzątania. Ale wypas. No. Tu będziemy mieć do Quick Detailera jak nic. Tu pewnie jest do zbierania kurzu? Nie. Szyba, zbieranie pasty, szyba i mięciutki wosk. Ewentualnie Quick Detailer. Dobra. Będziemy powoli rozpakowywać podczas prac. Będziemy się bawić, będziemy oglądać, będziemy podziwiać. Pstryk i pstryk. I tu jeszcze jakiś magiczny kartonik. Poczekaj. Scyzoryk. Tu. Dobra. Wow. Co to? Do kamperów. Czy twój kamper ma nieco? Charakterystyczny zapach po ostatnich przygodach. Nie martw się, bo coś tam jest tu skuteczny. A, neutralizator zapachów. Dobra. Tu. Deska rozdziercza wyglądała, zanim zaczęła przypominać lądowisko dla płynu i tłustych osadów. Cenę naszym specjalizmem dressingiem. Ta mała butelka jest jak... Czyli dressing. Tu wszystko w stronę kamperów. Ale jazda. To badaliśmy. Tu chyba szyba pewnie. Road. Naszym zaawansowanym środkiem do czyszczenia szyb. Wszystko jest tak fajnie z jajem napisane. Zmień swoją kamperową przygodę w kinowy hit z naszym zaawansowanym środkiem do czyszczenia szyb. Formuła coś tam potrafi. No tak z jajem, coś innego. Kamper Clean Blast. Tutaj już od razu będzie coś za... No. Nasz potężny środek do czyszczenia kamperów zapewnia, zmienia bałagan w błysk w mieniu oka. Kamper to wielofunkcyjny środek czyści, który łączy w sobie siłę działania i szacunek dla środowiska. Pożegnaj zanieczyszczenia i przywitaj nieskazitelnie czystego kampera, gotowego ruszyć w drogę. Czyli taki interior cleaner, interior detailer. I tu co to mamy? Tu jest jakiś interior. Czyli co? Czy twój kamper wygląda jakby przez tornado? Ten kompleksowy środek czyszczący to jak... O! Czyli tamto mamy zabezpieczenie, a tu mamy czyszczenie. Dobra. Okej. Okay. I kolejna paka. Mam nadzieję, że mi się GoPro nie skończy się karta, bo tam chyba 18 minut. Powinienem się wyrobić. Prawdopodobnie. Dwie duże paki, co? Jest tego trochę, co? Ojej, tutaj same mikrofibry. Czyli chemii jest tylko to, co widać. Scyzoryk, ale go od razu zakręcę, żeby mi nie szastał. Co my tu mamy? Oho, Soft Extreme. Mamy coś takiego tutaj w opisie? Jest. Z mikrofibry wykonanych z zaawansowanej mieszanki 70% poliesteru, 30% poliamidu, stanowiące wyjątkowe narzędzie. Dobra. Dobra. No, słuchaj, tu może być ciekawie. Otworzę. O tak. Panie. Jakie duże. No to już wiesz, na czym to będzie, co? Wosk, zobacz. Zobacz, jak mięciutko. No dobra. To już będę chciał używać do wosków.
Bardzo przyjemne te mikrofibry. W ogóle wykonanie tych mikrofibr, muszę Ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Wszystko idealnie. Fajniutkie. Pewnie z zagranicy. A wiadomo skąd. Mam prawdopodobnie China, no bo co, no. Tak mi się wydaje. Chyba, że produkowane w Polsce. No, na pewno. Fajne. Tu co mamy? Light, coś tam, wipes. Jest. To linia wszechstronnych ręczników dedykowanych do różnorodnych powierzchni. 80% poliester, 20% poliamid. Dotykamy, zaraz, momencik. O, taki sztywniaczek. Słuchaj, małe ręczniczki do osuszania. Tak, jest ten specjalny splot. I to będą ręczniki zdecydowanie do osuszania. I jest ich w tych paczce. Są dwa. Zaje fajnie. Ale będę miał ręczników. Ja cię nie mogę. Piękna sprawa. Ciekawe jak to cenowo. To już macałem do zbierania past. To już macałem do szyb. To już macałem. Zielone. Będzie podobnie. Tylko, że kolor, szyba, ale tego nie ma całe. A nie, Soft Extreme. Czyli widzisz, różne kolory, różne mikrofibry. Mam tego bardzo dużo. Mnóstwo. Ojej. Dobra, teraz tak. Panie Sebastianie, dziękuję bardzo za paczkę. Filmy no, będą się powoli pojawiać. Część mikrofibr mi odpowiada, oczywiście, część widzę tak średnio. Będę się bawił, jestem bardzo ciekawy. Tego to znam. To, znaczy, no wiadomo co jest grane. Kwadrat jak nic. 70 pewnie na 70. Zaraz sprawdzimy. Gdzie jest ten... Zaraz powiem. Tak, 76 na 76. Ten mnie ciekawi, bo on jest taki leciutki, fajniutki. No, ten to jest byk. To jest po prostu, tutaj wiadro wody wciągnie. No dobra. Cóż więcej, dziękuję za paczuszkę. Z kosmetykami będę się chciał pobawić za jakiś czas. Znaczy, będę miał czas, będzie co jakiś czas wskakiwać. Kiedy filmy się pojawią? Przepraszam. No tu trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale wstępnie rozpoznanie już mamy. Widzę, że firma nastawiona jest na kampery, co nie jest powiedziane, że nie sprawdzi się przy naszych autach. Zobaczymy. To się wszystko okaże. Bardzo fajnie opisana chemia w ogóle, tak z jajem, naprawdę. Mikrofibry zapakowane też niczego sobie. Jakość ręczników, no ja podejrzewam, że jest to z zagranicy. No wiadomo skąd. To są moje przypuszczenia. Oczywiście mogę się mylić. No dobra, wyczekujcie filmów. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!